Słuchajcie, w tym odcinku pokażę Wam bardzo wdzięczny i dość prosty splot, który możemy wykorzystać do stworzenia albo grzechotki, albo szyszki, albo choinki. Możemy też, jeżeli będziemy pletli w sposób prosty, nie zwężając wzoru, możemy wykonać wianek. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki wianek obrazujący ten splot, który możemy wykorzystać bardzo wielorako. Będę wyplatała z tutek zrobionych z gazetek reklamowych. Przedłużam je sobie, wkładając jedną w drugą. Zaczynamy. Robię sobie gwiazdę. Gwiazda sześcioramienna, do której przykleiłam jedną tutkę. Ja będę plotła prosto. Zależy mi na tym, żeby wzór nie zwężał się w stożek, nie rozszerzał się, tylko był prosty. Dlatego dobrze jest wykorzystać jakąś tubę, czy to rolkę po ręczniku papierowym, czy lakier do włosów, czy jakiś płyn. W miarę ciężko i stabilnie, żeby stało. I w tym momencie mój dostawiony patyczek, ten siódmy, będzie wyznaczał kierunek splotu. Z wierzchu kładzie on się na tutkę, która będzie się zaginała i kładła się na tutkę kolejną. I ta przygnieciona tym patyczkiem będzie znowu podnosiła się i przekładała się za jeden, za jeden, za jeden. Czyli jeszcze raz w praktyce. Teraz moja tutka kładzie się na ten patyk. On zaplata się i kładzie się na następny. Ten na następny. Ten na następny. Na następny. Jeżeli tutki zaczynają się kończyć, przedłużam je, wsuwając jedną w drugą. Podłożę sobie już szklaną płytkę, dlatego że ładniej mi się obraca. Ale co z tym, jak kończy mi się powoli butelka? Trzeba ją po prostu wysunąć delikatnie. Trochę tutaj już mocno oplotłam. Przedłużyło mi się i doplatam dalej. I co chwilę będę ją wysuwać, tak żeby rzeczywiście nie zapleść jej całej, tylko dalej mieć ten sam wzornik i taką samą szerokość mojego wianka. Swoją drogą, zobaczcie, jaki to ciekawy wzór na oplot, powiedzmy, butelki na wino, czy zrobienie osłonki na doniczkę. Właśnie tym wzorem. W tym momencie już
Kończę mój wyplot. Uważam, że mój wianek się tutaj już zamknie. Co teraz robię? Zabezpieczam końcówki. Zabezpieczam końcówki, wyplatam do końca i podklejam. Ja mam tutaj taki klej introligatorski, żeby całość mi się skleiła. Pomogę sobie takimi klamerkami. Utrzymają mi to wszystko do momentu, kiedy klej zwiążę. Kształt serca i do złapania tutaj można posłużyć się klejem na gorąco, ale ja sobie pomogę właśnie drucikiem, łapiąc tutaj w tych miejscach łączeń delikatnym drucikiem, przeszywając. Będę mogła jeszcze dzięki temu drucikowi zrobić zawieszenie, czyli taki główny zaczep. Drucikiem szyję jak dratwą.